Rożet.pl. Szydełkowanie moją pasją. Witajcie moi drodzy. Zapraszam Was dzisiaj do wspólnego dziergania szydełkowej chusty. Wzór jest piękny, ale też bardzo prosty w robocie. Jego wielką zaletą jest to, że zaczynamy go w środku chusty, a potem możemy zrobić ją tak dużą jak chcemy lub dziergamy póki wystarczy nam włóczki. Jeżeli mówimy o włóczce, to ja dziergałam moją chustę piękną włóczką merynosowo-akrylową z długimi przejściami kolorów o nazwie Lilopi Swing. Dostać ją możecie w sklepie lilopi.pl, do którego link podam Wam w opisie filmu. Nazwa mojego swinga to Emerald Treasure, czyli szmaragdowy skarb, co bardzo do niego pasuje. Chustę zrobiłam wykorzystując jeden motek, czyli 1400 metrów włóczki. Wymiary chusty to 160 cm bok najdłuższy, no i po 109 cm boki krótsze. Teraz będę szydełkować również Lilopi Swing, ale tym razem to Summer Party o żywych, energetycznych kolorach. Szydełko 2,5 mm. Zapraszam. Naszą pracę zaczynamy od Magic Ring, czyli kładę sobie końcówkę na palcach, zawijam nitkę, krzyżuję i następnie za pomocą szydełka przeciągam ją sobie tutaj pod nitką. Przytrzymuję i teraz na tak powstałym kółeczku robię trzy oczka łańcuszka za pierwszy słupek, a następnie 8 słupków. Mam 8 słupków zrobionych. Teraz szukam sobie końcówki nitki. Wyjmuję ją z kółeczka. W ten sposób. I pociągam. I ściągam moje kółeczko. W ten sposób mamy początek chusty. Co daje nam Magic Ring? Dlaczego nie robię oczek łańcuszka i nie zamykam w kółeczko? A Magic Ring powoduje, że ten początek tutaj jest mocno ściśnięty. Nie ma otworku, tego kółeczka, który zostaje nam, jeżeli robimy oczka łańcuszka. Tym różni się w wyglądzie Magic Ring od początku z oczek łańcuszka. Ok, przechodzimy do kolejnego rzędu. Wykonujemy 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek. Następnie oczko łańcuszka rozdzielające. Odwracam robótkę. I teraz wkłuwam się w następny słupek. I to okrążenie będzie polegało na tym, że będziemy wkłuwać się słupkami w każdy słupek z poprzedniego okrążenia, tylko rozdzielać te nasze słupki teraz będziemy jednym oczkiem łańcuszka. I mam w ten sposób 9 słupków rozdzielonych jednym oczkiem łańcuszka, tak? Bo na początku miałam 3 oczka plus 8 słupków, czyli teraz mam 3 oczka za pierwszy słupek plus jeszcze 8 słupków, wszystko rozdzielone jednym oczkiem łańcuszka. Teraz przechodzimy do kolejnego rzędu i teraz będziemy rzędy wykonywać naprzemiennie. Jeden rząd będzie złożony ze słupków podwójnych, a drugi z pojedynczych. No i teraz jesteśmy w rzędzie, który będzie złożony ze słupków podwójnych. Zaczynamy zatem od 4 oczek łańcuszka za słupek podwójny. Następnie 4 oczka rozdzielające. Odwracam robótkę i wkłuwam się słupkiem podwójnym w pierwsze oczko, czyli w to oczko, ten słupek, z którego wychodzi mój łańcuszek. I wykonuję słupek podwójny. Gotowe. Teraz 2 oczka łańcuszka. Następny słupek omijam i wkłuwam się w kolejny, czyli to będzie jakby trzeci słupek od początku. W pierwszym mam 2 słupki podwójne,
drugi omijam, teraz wkłuwam się w trzeci i wykonuję półsłupek. Dwa oczka łańcuszka znowu. No i teraz, ponieważ jest to króciutki rząd, króciutkie okrążenie, bo nasza chusta jest jeszcze mikroskopijna, jesteśmy w tej chwili na szczycie chusty. Na szczycie chusty, a więc będziemy wykonywać słupki podwójne w jedno oczko. I teraz znowu słupek omijam, wkłuwam się w następny i wykonuję trzy słupki podwójne, rozdzielone czterema oczkami. Pierwszy słupek podwójny, cztery oczka, dwa narzuty i słupek podwójny w to samo miejsce. Cztery oczka jeszcze raz. I słupek podwójny w to samo miejsce. Przypominam, jesteśmy na czubku, czy też na szczycie naszej chusty. Tak to wygląda w tej chwili. No i teraz wracamy. Czyli dwa oczka łańcuszka. Ten słupek omijam, wkłuwam się w następny i robię półsłupek. Dwa oczka łańcuszka. No i teraz koniec rzędu. Czyli dwa narzuty, kolejny słupek omijam, wbijam się już w ten brzegowy i wykonuję słupek podwójny. Cztery oczka. I słupek podwójny w to samo miejsce. Tak wygląda nasz rząd zbudowany, złożony ze słupków podwójnych. Teraz przechodzimy do rzędu nieco bardziej zabudowanego i będzie on się składał z samych słupków już pojedynczych. Zaczynamy zatem od trzech oczek łańcuszka za pierwszy słupek. Trzy oczka, odwracam robótkę. I teraz pod ten łuk z czterech oczek łańcuszka wykonuję trzy słupki. Trzy słupki pojedyncze. Gotowe. Teraz dwa oczka rozdzielające i kolejne trzy słupki pojedyncze pod ten sam łuk. I mamy. Teraz przechodzimy dalej. Tutaj mamy takie dwa łuki malutkie z dwóch oczek łańcuszka z poprzedniego rzędu. Od razu wbijam się pod łuk pierwszy i robię półsłupek, czyli ten łuk troszeczkę podnoszę do góry. Teraz oczko przerwy i półsłupek pod następny malutki łuk z poprzedniego okrążenia. W ten sposób. No i teraz znowu przechodzimy do szczytu naszej chusty, a więc pod pierwszy łuk wykonujemy analogicznie tak jak tutaj. Trzy słupki, dwa oczka, trzy słupki. Gotowe. Ponieważ jesteśmy na szczycie chusty, w związku z czym tutaj zaraz mamy kolejny łuk z czterech oczek łańcuszka, a więc w tej chwili robię jedno oczko rozdzielające i wracam. Czyli znowu pod ten łuk trzy słupki, dwa oczka, trzy słupki. Zrobione. Teraz znowu jesteśmy nad tymi krótkimi łukami z dwóch oczek łańcuszka, czyli
pół słupek pod pierwszy łuk, oczko i pół słupek pod kolejny łuk. Mamy znowu łuk z czterech oczek łańcuszka, a więc znowu trzy słupki, dwa oczka, trzy słupki. Gotowe. I kończymy tak, jak zaczynaliśmy. Tutaj mieliśmy 3 oczka za pierwszy słupek plus 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki. Czyli tak jakby zaczynamy od 4 słupków. Kończymy tak samo. Skończyliśmy 3 słupkami i teraz ostatni, czwarty słupek wbijamy sobie już tutaj w oczka łańcuszka, żeby to wszystko ładnie zablokować i wyrównać. I tak wygląda początek naszej chusty. No i teraz już będziemy robić tak naprawdę analogicznie i powtarzać w kółko te dwa rzędy złożone ze słupków podwójnych i ze słupków pojedynczych. Tak jak powiedziałam na początku, wzór jest bardzo prosty, no bo to są tylko dwa rzędy. A do zapamiętania raz, dwa można z pamięci spokojnie robić, oglądać telewizję, nie patrzeć, nie zaglądać do wzoru. Wszystko właściwie robi się samo. No dobrze, czyli przejdźmy znowu teraz do rzędu ze słupkami podwójnymi. Zaczynamy od czterech oczek łańcuszka. Cztery oczka rozdzielające. To będzie nasz łuk z czterech oczek. Dwa narzuty i wkłuwam się w pierwsze oczko. Gotowe. Tak to wygląda. Teraz dwa oczka przerwy i półsłupek tutaj pod te dwa oczka w tym naszym takim wachlarzyku. Gotowe. Dwa oczka. I teraz znowu dwa słupki podwójne rozdzielone czterema oczkami, tutaj w to oczko pomiędzy półsłupkami z poprzedniego okrążenia. Czyli dwa narzuty. Słupek podwójny, cztery oczka. I słupek podwójny w to samo miejsce. Dwa oczka, pół słupek znowu tutaj w ten nasz dziubek. W ten sposób. I teraz jesteśmy na szczycie chusty, a więc znowu będą trzy słupki podwójne rozdzielone czterema oczkami. Wbijamy się tutaj to miejsce, w ten łuk z jednego oczka, malutki, pomiędzy wachlarzykami. Cztery oczka. W to samo miejsce drugi słupek podwójny. Cztery oczka. I trzeci słupek podwójny w to samo miejsce. No i wracamy. Dwa oczka łańcuszka, pół słupek tutaj pod mały łuk w wachlarzyku z tych dwóch oczek. Dwa oczka. Jesteśmy teraz tutaj w tym miejscu. Tutaj jest jedno oczko zrobione między półsłupkami, czyli wbijamy się w to miejsce dwoma słupkami podwójnymi rozdzielonymi czterema oczkami łańcuszka. Dwa oczka. Półsłupek tutaj. Wachlarzyk, dwa oczka,
No i teraz dwa słupki w pierwszy słupek brzegowy, dwa słupki oczywiście podwójne, rozdzielone czterema oczkami łańcuszka. Gotowe. Tak się prezentuje w tej chwili nasza chusta. No i przechodzimy znowu do rzędu złożonego z pojedynczych słupków, który już jest analogiczny do tego, który robiliśmy, ale pokażę Wam jeszcze początek. Czyli zaczynamy od trzech oczek łańcuszka. Odwracamy robótkę. Pod pierwszy łuk z czterech oczek wykonujemy 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki. Gotowe. Teraz od razu pół słupek pod łuk, oczko, pół słupek pod następny łuk, czyli podnosimy sobie troszkę te łuki. No i jesteśmy znowu na łuku z czterech oczek łańcuszka, czyli co? 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki. Zrobione. Znowu pół słupek pod łuk, oczko, pół słupek pod łuk kolejny. No i szczyt naszej chusty. Czyli pod pierwszy łuk 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki, oczko przerwy. I wracamy. Znowu 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki, pół słupek, oczko, pół słupek. No a tak prezentuje się ukończone już to okrążenie. No i dalej już robimy analogicznie. Powtarzamy na przemian dwa rzędy. Rząd ze słupkami podwójnymi i rząd ze słupkami pojedynczymi. Ponieważ, tak jak powiedziałam na samym początku, zaczynamy od środeczka naszej chusty, to możemy ją powiększać w nieskończoność, czyli do momentu takiego, kiedy wielkość będzie nam już odpowiadała chusty, albo do momentu, kiedy po prostu skończy nam się włóczka. Jeżeli chodzi o sam brzeg chusty, to tutaj Wam pokażę. Tutaj widać brzeg chusty mojej pierwszej, zrobionej z Emerald Treasure. Ja zakończyłam w bardzo prosty sposób. Oczywiście, ponieważ wzór jest też prosty, delikatny, można dać jakąś bardziej ozdobną plisę na samym końcu. Ja postawiłam na prostotę, ponieważ chciałam, żeby tutaj w tej chuście przede wszystkim główną rolę grały przepiękne kolory, które się mienią. Nie wiem, czy to widzicie, jak pięknie one się zmieniają w tej chuście, przechodzą jeden w drugi. W związku z czym chciałam, żeby zakończenie było również proste. I co zrobiłam? Skończyłam rzędem z słupków pojedynczych i tu w miejscu, gdzie mamy dwa oczka rozdzielające 3 słupki i 3 słupki, zrobiłam pikotkę. Potem przy blokowaniu starałam się to równo rozpiąć, tak żeby te pikotki były widoczne i w ten sposób to wykończyłam. Moi drodzy, zachęcam do zrobienia własnej chusty. Tym wzorem wyjdzie na pewno przepięknie, a jesienią taka chusta bardzo się przyda. A przypominam o włóczkach Lilopi Swing, które możecie dostać w sklepie lilopi.pl. A pięknie, piękne kolory, przepiękne zestawienia kolorów. Bardzo wygodnie robi się z nich szydełkiem, nic się nie haczy, nic się nie zaczepia, nic się nie zaciąga, mimo że włóczka składa się z trzech niteczek, które nie są ze sobą splecione, ale to zupełnie w niczym nie przeszkadza. No i mam nadzieję, że ten filmik troszeczkę Was zainspirował i zachęci do zrobienia właśnie własnej chusty. Zapraszam Was na mój blog crochet.pl i zapraszam na Instagram, gdzie właściwie codziennie możecie podglądać, co się u mnie na warsztacie szydełkowym dzieje. Pozdrawiam Was bardzo mocno, bardzo serdecznie i do usłyszenia już niebawem. Szydełkujesz? Fajnie.
By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Kroszyt.pl. Szydełkowanie moją pasją.